Tak to właśnie wygląda. Materhorn w tle. Welcome to Zermatt. Siemanko. Przyjechaliśmy właśnie staż do Zermattu pociągiem, który kosztował 8,20 za osobę. Musieliśmy nim jechać, ponieważ Zermatt jest miastem wyłączonym z ruchu spalinowego, kołowego i można się tu dostać pociągiem lub właśnie elektrycznymi samochodami. My dzisiaj robimy szlak pięciu jezior z widokiem na górę gór, czyli Matterhorna. Mamy gości z Polski, którym chcemy pokazać prawdziwą Szwajcarię. Nie używamy kolejki, drapiemy się do stacji górnej kolejki, czyli Blau Earth, skąd zaczniemy nasz szlak. Ma to nam zająć około 3 godzin, także czas start, bo jesteśmy trochę spóźnieni. Zermatt na szybko, Matterhorn z każdej perspektywy, porobionych wiele zdjęć, dlatego już wiem, że ta wycieczka będzie dzisiaj wydłużona, ponieważ jak za plecami jest Matterhorn, no to wiadomo, że człowiek się zatrzymuje i pstryka. Także my już udajemy się na szlak. Do pokonania mamy teraz 4 km i 300 metrów. Jak mówiłem wcześniej, ma to nam zająć około 3 godzin i będziemy na 2571 metrze na Blau Earth, skąd zaczyna się szlak pięciu jezior. Szlak jest przepiękny, zielony, taki jak właśnie lubimy. I powiem wam szczerze, że to jest najlepiej zaoszczędzone 36,50 w moim życiu, bo właśnie tyle kosztowałaby nas kolejka do Blauen Earth. Ale zaraz będzie jeszcze piękniej i jeszcze ciekawiej, więc chodźcie z nami. Tak jak Dagunia mówiła, szlak jest przepiękny i wiele razy to powtarzam, lepiej skorzystać z tego, żeby na górę wejść, niż jechać kolejką, ponieważ zaoszczędzimy. Jesteśmy zdrowi i mamy super trening, a zaoszczędzone pieniądze można wydać na jedzenie albo na atrakcje, bo my widzieliśmy, że tutaj zjeżdżają na hulajnogach, tak jak na Grindelwaldzie, więc może skorzystamy, jeśli będzie to otwarte. Ale właśnie na takich kamieniach znalazłam w Czarnogórze węża i ja wiem, że one też w Szwajcarii żyją i ja się boję i ja w takie kamienie już nawet siusiu nie pójdę. Nie możesz czytać internetu. To w gazecie było to gorsze. A tak właśnie wygląda, gdy w tle Matterhorn. Wiecie co wam powiem, kocham ten kraj przede wszystkim za to, że cokolwiek sobie człowiek nie wymarzy, że chciałby tutaj zrobić, to jest wszystko możliwe i dostępne. Ktoś ma ochotę zjechać z góry na rowerze MTB, są szlaki do tego. Ktoś lubi jeździć konno,
ma taką możliwość. Ktoś chce wyjść sami na szlak, droga otwarta. Po prostu ten kraj jest otwarty na ludzi, na aktywne spędzanie czasu w każdym wydaniu i za to naprawdę go uwielbiam. Tak to właśnie wygląda. Matterhorn w tle. 1000 metrów w górę, jesteśmy na 2571 metrze. Zaczynamy szlak pięciu jezior. Do pokonania mamy 9 km i 800 metrów. Ma nam to zająć około 2 godzin i 30 minut. Także mam nadzieję, że z zejściem na dół zdążymy do nocy. Ja chcę takiego do domu. Hej, buziaczko. Jesteś pozer. Pozer. Mój nowy ziomek. Ja i moje ziomki. Sztelize 2537 metrów, czyli najpopularniejsze jeziorko, ponieważ Matuś odbija się w tafli wody. Ze stacji kolejki tutaj około 20 minut. Robotę robią tutaj barany, ale uważajcie jak będziecie, bo atakują, wjeżdżają w nogi. Także chyba taka ich natura. A my uciekamy dalej, rozpalić grilla i szukamy kolejnych jezior na tym szlaku. Drugie jeziorko, trudna nazwa do wymówienia, Grindiese, nie wiem czy to dobrze wypowiadam, 2324 metry nad poziomem morza. Znajdziemy tutaj ciekawą roślinność, ryby można tutaj łowić. Jezioro wyróżnia się tym, że tutaj także odbija się Matterhorn oraz drzewa, które je okalają. Teraz najlepsza część programu, czyli... jedzonko! Polska kiełbasa, polski chleb z widokiem na Matterhorna. Jesteśmy właśnie nad Grilze, położonym na 2300 metrze. Jest to zielone jeziorko. Tu już panuje cisza, spokój, jest zdecydowanie mniej turystów. Jest to idealne miejsce na relaks czy piknik. Woda jest po prostu przejrzysta. Zobaczcie sami.
Te drzewa są tu niesamowite. To już trzecie takie drzewo, które tu mijamy. Dwa wyglądały tak, jakby uderzył je piorun, a pozostałe są tak kształtnie zdeformowane, ale robią wrażenie. Jesteśmy już na czwartym jeziorku Mołzenzie, o ile tak to się w ogóle wymawia, który leży na 2144 metrze? 2140 metrze nad poziomem morza. I jak widzicie, ono ma kolor turkusowy. Ono się tutaj wyróżnia właśnie tym kolorem. Jest tutaj zakaz kąpieli, Matterhorna widać jak na dłoni. Jezioro to ma taki kolor, ponieważ jest zasilane wodą lodowcową i znajdują się tutaj związki ameliniowe. To jest, nie pomalujesz tego, to jest amelinium, tego nie pomalujesz. Jesteśmy już na ostatnim jeziorku Leize. Jest to najbardziej popularne jeziorko ze względu na niedaleką odległość od kolejki. Można się tutaj kąpać, są leżaczki, jest plac zabaw dla dzieci, także jeśli chcecie z fajnym widoczkiem z tyłu spędzić sobie piknik przez rodziną, to możecie to zrobić właśnie tutaj. My nasz szlak w około 5 jezior kończymy właśnie tutaj, ale czeka nas jeszcze 1,5 godziny zejścia do Zermattu. Co nas nie napawa optymizmem, bo o 21:55 ucieka ostatnia kolejka do Tarz, więc musimy zdążyć, a jest godzina 19:00, także już nie robimy postojów. Żegnamy się z Wami tutaj i bardzo ten szlak polecamy. Ja od siebie dodam, że jeśli będziecie chcieli zrobić piknik, to nad jeziorem Grüne See, czyli Zielone Jezioro. Jest tam najpiękniej, jest tam cisza, no i widok petarda, co widzieliście w momencie, kiedy tam byliśmy. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami, że oglądaliście. Bardzo polecamy ten szlak. Jeśli będziecie mieć okazję się tu wybrać, nie zastanawiajcie się dwa razy, na pewno nie będziecie żałować. Na pewno stąd można zjechać gokardami i hulajnogami, tak jak to jest na Firście nad Lindenwaldem. Byliśmy tam w poniedziałek i zjeżdżaliśmy, ale teraz tutaj dodamy Wam, gdzie my tam byliśmy rok temu i możecie sobie to obejrzeć, jak to wyglądało. Ale też tutaj można zjechać. W opisie napiszemy, ile to kosztuje. Znajdziemy informacje. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w każdym filmie, w każdym opisie. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Piąteczka. Co tam stoi? Bacznie. Świstak. Duży świstak. I mały tutaj biegał. Chyba go zobaczycie. Nawet nie ucieka. Podekscytowani świstakami znaleźliśmy jeszcze fajne miejsce. Chata, jacuzzi, basen Adler Hita. Można spędzić czas z przyjaciółmi. Cały weekend na pewno w internecie znajdziemy informacje i standardowo, jeśli coś znajdziemy ciekawego, to znajdziecie w opisie tego filmu. Dajcie suba, łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Dobra, lecimy. Dagunia drugi raz w życiu zobaczyła świstaki. 2 tygodnie z rzędu. No coś pięknego. Ale jest petarda, nie chce się wracać.